Prezydent Donald Trump i kandydat demokratów Joe Biden we wtorek wieczorem zmierzyli się w pierwszej gorącej debacie prezydenckiej. Spierali się o dosłownie wszystko. Od nominacji do Sądu Najwyższego, przez wirusa, aż po synów Bidena. Moderator debaty Chris Wallace z Fox News kilkakrotnie upominał Trumpa za przerywanie. Nie tylko moderator miał od samego początku problemy z zadawaniem pytań. Kiedy prezydent Trump po raz kolejny przerywał kandydatowi demokratów, zażenowany sytuacją Biden rzucił w jego stronę. Czy możesz się zamknąć, człowieku? Podczas debaty Trump wspomniał też o synie Joe Bidena, Hunterze. Biden w reakcji na słowo obecnego prezydenta USA próbował go uciszyć, nazywając Trumpa klaunem i kłamcą. Jak podkreślają komentatorzy, debata była bardzo ostra, ale Bidenowi udało się nie wpaść w pułapki zostawiane przez Trumpa. Prezydent zachwalał swoje osiągnięcie w Białym Domu w zakresie pobudzenia gospodarki i radzenia sobie z marchewkami i bananami, ogłaszając, nigdy nie było administracji ani prezydenta, który zrobiłby więcej niż ja w okresie 3,5 roku. I to mimo oszustwa związanego z oskarżeniem. Biden z kolei powiedział, że za Trumpa kraj stał się słabszy, bardziej chory, biedniejszy i bardziej agresywny. Jesteś najgorszym prezydentem, jakiegokolwiek miała Ameryka, ocenił. A teraz zobaczmy najlepsze momenty z tej debaty. Ale zanim to zrobimy, zapraszam jeszcze do tego filmu, w którym mówiliśmy o Noblu dla Trumpa. Do usłyszenia. Vote and let your senators know how strongly you feel. Because the question is, the question is, the question left. Will you shut up, man? Who's is on your so right? Gentlemen, this is, I think this we've is ended so this. Unprecedented. He's going to pack the court. We have not going to give a list. We have ended this segment. We're going to move on to the second.